Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Sylwia Matuszna i dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak pracować z gryzakami typu P, które znajdziecie w sklepie. Arantę. Ważne jest to, że gryzaki będą Wam przydatne wtedy, kiedy chcecie pracować nad żufon, siłą miśni żywaczy, nad gryzieniem, nad umiejętnością przeżuwania pokarmu. Natomiast zawsze najpierw ćwiczymy umiejętność, następnie siłę, później symetryczną pracę lewej i drugiej prawej strony i na końcu poziom. Jeżeli chodzi o rodzaje gryzaków typu P, w sklepie znajdziecie różne kolory. Różne kolory to różne twardości właśnie tych gryzaków. Kolor żółty i kolor czerwony, który tutaj mam, popatrzcie, to taki gryzak bardzo miękki. Kolor zielony i kolor niebieski to gryzak miękki, w związku z czym będzie ciut twardszy od tego, natomiast gryzak taki granatowy i pomarańczowy to gryzaki twarde. Oczywiście są również warianty z wypustkami, takie ja, ja mam właśnie tutaj. I one dodatkowo dostarczają dziecku bodźców sensorycznych. Jeżeli chodzi o cechy gryzaków typu P, to miękkość zawsze dopasujemy, do, dopasowujemy do wieku i do możliwości dziecka. Zaczynamy oczywiście od tych najmniejszych, a później idziemy w kierunku tych twardszych. Gryzaki będziemy wykorzystywać w pracy w domu ale i w gabinecie logopedycznym już od wieku niemowlęcego, ponieważ przygotowują one do pracy z całą strefą orofacjalną, z twardym materiałem pokarmowym. Mogą również przynosić ulgę w czasie ząbkowania, zwykłe gryz gryzione, bądź takie miękkie, włożone do lodówki czy do zamrażalnika na kilka chwil, żeby przynieść ulgę opolałym i spuchniętym dziąsałkom naszych maluszków. Jak pracować z gryzakami typu P? Ważne jest to, żeby dobrać odpowiednią stymulację, najpierw musimy zdiagnozować, jak w ogóle ta żuchwa naszego pacjenta pracuje. W związku z czym dwa, dwa palce będą nam potrzebne, palec wskazujący i kciuk, które będą stabilizować żuchwę. Łapiemy gryzak w ten sposób i tą dłuższą końcówką kładziemy dziecku na ząb trzonowy, przedtrzonowy. Prosimy o przygryzanie na zasadzie komendy ugryź, ogryź, i będziemy notować ile razy dziecko przygryzło prawidłowo na stronę prawą, następnie prawidłowo na stronę lewą. Wygląda to w sposób następujący. O tak. I teraz, co to znaczy prawidłowe ugryzienie? Przygryzienie. To znaczy, że żukwa nie będzie nam się ślizgać, czyli nie będzie szła nam jedną ani w drugą stronę ja oczywiście to przerysowałam czasami są to mniejsze ruchy natomiast po stabilizacji w ten sposób będziesz czuć czy faktycznie gdzieś tam się coś ślizga na boki również nie może być kompensacji całym ciałem czy nie może być przygryzania takiego głową nie może być kompensacji na mięśniu brudkowym czyli w kalafiorkiem czy na wargach też bardzo często będą widoczne kompensacje jeżeli siła Waczy jest za słaba. W związku z czym, gdy mamy już dopasowaną, czy też zdiagnozowaną ilość prawidłowych przygryzień bez tych niepotrzebnych kompensacji, to właśnie to jest ta ilość, którą będziemy zadawać do pracy w domu, ale również do naszej terapii w trakcie pobytu dziecka w gabinecie. Zawsze będzie to to ostatnie ugryzienie wykonane w sposób prawidłowy. Czyli jeżeli dziecko prawidłowo przygryza, 4 razy na stronę lewą 4 cztery razy na stronę prawą, a za piątym razem zaczyna nam się już coś tutaj dzieje dobrego dziać, jakieś kompensacje się pojawiają, wtedy będziemy tą czwóreczkę właśnie zadawać do domu. Co najmniej na dwa, trzy tygodnie ćwiczeń, kilka razy w ciągu dnia. Gdy pacjent wykonuje prawidłowo 10 ugryzień na lewą i na prawą stronę, wtedy zmieniamy twardość. Czyli z tych gryzaków miększych będziemy bardzo miękkich, będziemy przechodzić od tych miękkich Następnie znów po 10 prawidłowych ugryzinach lewej i prawej strony nagryzak najtwardszy, zwiększając w ten sposób, stopniując w ten sposób e, trudność, m, którą stawiamy przed naszym pacjentem. Jeżeli mamy do czynienia z brakiem symetrii, czyli dziecko przygryzło na przykład dwa razy prawidłowo ze strony lewej, a cztery razy ze strony prawej, Wtedy będziemy musieli troszeczkę inaczej popracować, czyli tą stronę słabszą będziemy musieli stymulować podwójnie, po to, by wywołać symetrię. Zalecimy więc dwukrotne przygryzienia na stronę lewą, czterokrotne na stronę prawą i znów wrócimy dwukrotnie do strony lewej. Dopiero wtedy, gdy będziemy mieć porówno po 10 na jedną i na drugą stronę, wtedy będziemy przechodzić do gryzaka o zwiększonej twardości. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych filmikach i zapraszam w sklepu Arante.